Zielonogórski portal koszykarski wspiera fotoinspiracja. From traitor you make hero, this is a problem for everybody, not only for me, for people in the locker room. When you from a traitor, make hero. Traitor never can be hero. Deserter never can be hero. Only here. I saw this. And I am disappointed. Maybe the people don't know true. But of course it's a big emotion for us. You know, I am a soldier of the club, also like him. And I'm here. And traitors are not here. And deserters. You know what they do in war with deserters? Short job. Porażkami w Ostendzie i Kołobrzegiem, tylko z Piotrem Stelmachem. Everything, step by step, small puzzle. You know. And from this puzzle, of course, we have emotion. We cannot watch that somebody, you know, play game with us. And that sit with us and wait with knife in other hand. Thank you. Tłumaczę, trener mówił o tym, że kiedy zdarza się nam to, co zdarzyło się wczoraj, to nie jest prosta sytuacja i zdrajca nigdy nie może być bohaterem i trener jest zawiedziony tym, że takim bohaterem się stał ten zdrajca. I jest, trener mówi, że jest żołnierzem, tak samo jak żołnierzem był właśnie Piotr i mówi, że trener jest tutaj, natomiast zdrajców nie ma. Wszyscy wiemy, co ze zdrajcami robi się podczas wojny. Natomiast cieszy się, że to spotkanie dzisiejsze zostało wygrane i emocje tutaj nie mogą pójść na bok w takiej sytuacji. Piotra Stelmacha wymusza trochę jakąś inną rotację. No i czy potrzeba kolejnego gracza uzupełnienia tej pozycji pana zdaniem? Of course we need, but everybody need to know, I need to make a longer answer on this question. When we last season make our team and when we start to build our team, because in Poland you need to build your team according to Polish players, first of all. This is the first rule and this is something what is the most important. We try to, let's say, build a team around two players, what we have in the moment. Later, of course, we try to bring other people. It was with this or that success. This is not for analyze now. I agree that you can talk about that, but I cannot analyze now this in a moment. And after that, in a moment, when market is closed, and when somebody decides to leave you because he is unhappy with something, I will agree always. If we know for this, if we don't need to hear from some other people, that already 1 month player decide to leave a club together with his agent. We was the last person who recognized this. We don't have one word from agent of the player that he tell. Listen, people, I am happy. I don't like coach. I don't like this. I will leave. No, working behind the back. That is structurally what happened here. Working, and make a mess 7 days before a game with Turov, where he will go and play basketball. This is for me most important stuff. But when in August, on the start of preparation, he come with 10 kilo more, unprepared. We was with option to cut contract, but we don't do that because we was thinking about him, about past in a club, about points in the journey, what we respect a lot. We never think to cut a contract. He was completely unprepared. When some players run, he was on the side because he don't have power to run. And we count on him, and count on him, and count on him. But he don't count on us. And this is a true, and everybody need to know true. About heroes. Trener mówi o tym, że w Polsce drużyny buduje się wokół polskich graczy i nie potrafi w tym momencie analizować tego, kiedy do zespołu dołączy jakaś konkretna osoba. Trener mówił o tym, że jeżeli odchodzi ktoś z zespołu, gdy rynek jest już zamknięty, to nie jest fair ani wobec klubu, ani wobec jego współzawodników. Nie dostaliśmy żadnego słowa w czasie, kiedy Piotr Stelmach był w drużynie odnośnie tego, że coś jest nie tak, ani od niego agenta, ani od niego samego. Trener mówił o tym, że kiedy w sierpniu Piotr Stelmach przyjechał do nas, będąc 10 kg cięższym niż na koniec sezonu, dalej na niego stawialiśmy i nikt nie mówił o tym, że ten kontrakt ma być zerwany. Cały czas klub na niego stawiał i liczył na to, że wszystko będzie w porządku, natomiast jak się okazało, jego zdanie było inne i właśnie dlatego. I can tell one more stat. He played 8 games and he have 12 rebounds. Sroka have 10 tonight. 10 rebounds for one game. Sroka.
Sygnerza to wynikało właśnie z to, że Stelmach nie zbierał z jego kłopotów z kolanem i z tego, że on się bał grać blisko kosza? Czy z czego to wynikało? Z braku zaangażowania? Jak trener to ocenia? I don't know what to tell, because I don't have never problem with him. Till a moment when, of course, somebody can tell coach don't like him. But why I like him last year? I mean, which kind of person I am? Today I like somebody and tomorrow I make a cross. No, if I don't like him, he will not be in the team in August. When he come, I repeat again, completely unprepared for professional obligations. And we was in this moment like to help him like we are Red Cross. Because we don't want to put a person on the street who was with us and what we respect. And this is how they give us back. When he was finished preparation, when he was sure that he can do something, he changed the club. And he used even our facility to show that he's okay, and a lot of stuff, even what is not nice that I tell you here, what happened. And we know that already 3 weeks. We know already these 3 weeks. And this is very bad. And maybe it's our mistake because we don't react. Of course, I agree. But you need to understand us. Our head sometimes is a fool. We are Euro Cup, we are Polish competition, we fight with everything. Like I tell, some people start to joke, pressure. Of course we fight, and we don't complain about that. But please, only be, that we need to be honest when we talk about this stuff. To be honest, to go talk facts, like I tell, facts. If somebody have problem with this, or if I lie something, we can go on a court. But not only lying. And hero after that. Liar and traitor never can be hero, in my point of view. In point of view of somebody, of course. Nie państwo większość zrozumieli. Trener mówi, że nie wie, jak skomentować to pytanie i nie wie, co powiedzieć. Nigdy nie miał problemu z Piotrem Stelmachem. Ludzie w tej chwili mówią, że trener go nie lubił, natomiast gdyby go nie lubił, nie byłoby go w tej drużynie. Wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że coś się dzieje. Wiedzieliśmy właściwie to od 3 tygodni, że jest jakiś kłopot. Natomiast być może jest to nasza wina, że nie zareagowaliśmy, ale trener, kończąc jakby swoją wypowiedź, powiedział, że kłamca i zdrajca niestety nie ma miejsca w tej drużynie. Można Kamila Hena sobie widać jeszcze coś? Ty jako kapitan drużyny też uważasz Piotra Stelmacha za kłamca i zdrajca? I think it's not correct that you ask players about this, because it's a... No, to jest jego kolega z... Of course, but this is why I think... I think they sleep together before 2 days, and even you put him in bad position. If you want that, he tells something bad. If you ask me, I will tell you something bad, don't worry. I don't want to... Decyzja jaką podjął i tyle, no, co zrobić, idziemy dalej, nie? Because if you ask him, that he make comment, sorry, because I tell, but it's tough for him to make comment. You expect that he tell a very good job he make, or that he tell now he's a bad person? Like me. I didn't expect anything. He cannot tell that. His answer. Ja tylko mogę powiedzieć, że cóż, podjął decyzję taką, jaką podjął. Tutaj będę na to oceniać, a... Ja mu życzę wszystkiego dobrego. Poszedł, niech gra w Turowie, a mam nadzieję, że tutaj za tydzień będzie ciekawy mecz i będziemy się wybierać. Dobry mecz. Ale czy macie żal do Piotra jako koledzy? Ja myślę, że no, to się stało tak nagle. Żal, po prostu teraz jest też chyba ciężko do Polaków, tyle mogę powiedzieć. Więc no, ja nie chcę też się wypowiadać na ten temat, bo to nie jest moja sprawa, tyle co powiedzieć tam, że życzymy jak najlepiej, a to jest jego sprawa, co on zrobi. To jest każdy, że sobie za siebie, że już dorośli jesteśmy tyle na ten temat. Myślę, że już zamknijmy ten temat i mamy następny mecz środek.